Republika Dzień, Monika Borkowska, witam Państwa ponownie i przypominam, że o 14.10 na naszej antenie bitwa polityczna. Czasu do tego momentu zostało już niewiele, dlatego przypominam, że każdy nasz widz może zadać pytanie w tym programie. Wystarczy to zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba wejść na profil X i pod hashtagiem bitwa polityczna zadać swoje pytanie. Można to zrobić już teraz, można to zrobić w momencie, kiedy zaczynamy program. Do wyboru, do koloru, do tej aktywności oczywiście Państwa zachęcam. Tymczasem pozostajemy w temacie księdza Olszewskiego, który wciąż, przypomnę, przebywa w areszcie tymczasowym. No i w temacie tego, co wokół księdza Olszewskiego i co z księdzem Olszewskim się dzieje. Witam już moich kolejnych gości. Tym razem na Skype'ie ze mną profesor Jacek Reginia-Zacharski, politolog Uniwersytet Łódzki. Witam pana, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I Kacper Kita, portal Nowy Ład. Widzę, że pan redaktor też już z nami. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. I zacznę, proszę panów, proszę państwa, od sformułowania tortury, bo dziś ten wyraz odmieniany jest przez wszystkie przypadki, nie tylko przez posłów, przez ludzi Zjednoczonej Prawicy, ale także przez wielu ekspertów, komentatorów. Tak właśnie interpretowane są słowa, a właściwie to, co w swoim liście napisał ksiądz Olszewski. I bardzo szybko zareagował na to Donald Tusk. Posłuchajmy może na początek, co powiedział dziś na konferencji w Rzeszowie. Wydaje się zasadne skierowanie sprawy do sądu tych, którzy oskarżają rząd o torturowanie księdza. To jest taki absurd, że nie chce mi się tego nawet komentować. Chyba to sformułowanie o torturach lekko zdenerwowało pana premiera, żeby nie powiedzieć, że wpadł w furię, bo wiemy już z historii, że w furię Donald Tusk lubi wpadać. Panie profesorze, jak pan zinterpretuje te słowa, które padły na konferencji? Ja może odniosę się do tego, co w tle za plecami pani redaktor, no bo ja zakładam, że ksiądz nie ma tutaj żadnego powodu, ażeby konfabulować. W związku z czym, jeżeli ten obraz, a tak zakładam, odpowiada prawdzie, odpowiada rzeczywistości, zresztą wokół samego zatrzymania od samego początku pojawiały się, no powiedziałbym, kwestie kontrowersyjne, może tak. Zatem, jeżeli ten obraz odpowiada prawdzie, jest to niewątpliwie działanie no, przekraczające standardy, do których przywykliśmy. Tortury, no oczywiście kwestia tortur i definicji tortur, ona jest szeroka zresztą, że tak powiem, w przeszłości. Spotykaliśmy się z takimi stanowiskami, że w ogóle założenie komuś kajdanek już było interpretowane jako tortury. Tutaj mamy tak naprawdę obraz, czy też obraz, który się wyłania, jest taki, że tak naprawdę autor listu no niemalże wszystkie jakieś tam momenty spędzane poza celą w areszcie, według tych słów, no rzeczywiście spędza w kajdankach, tak jest zakupy. Kajdanki to jest jeden problem, myślę sobie dzisiaj, panie profesorze, ale tam przecież, ja mówię, cały czas podkreślam, że bazujemy na tym, o czym pisze ksiądz Olszewski, czyli to są jakby jego refleksje i jego opinie, ale pisze wprost o tym, że padały takie sugestie, żeby potrzeby fizjologiczne załatwiał do butelki. Mówi, że był regularnie budzony co godzinę, czyli tutaj utrudniano mu też wypoczynek, wybudzano go ze snu. No to są już chyba takie znamiona tortur, przynajmniej zgodnie z takim no, najbardziej popularnym tłumaczeniem słowa tortury. Dobrze, ja odnosiłem się do kajdanek nie bez powodu, dlatego że tak powiem, fakt zakucia kogoś tam, zresztą ewidentnego tutaj przestępcy, był interpretowany jako działania no właśnie noszące znamiona tortur. Ten obraz no, składa się rzeczywiście na działania wyjątkowo uciążliwe, które mają doprowadzić do, no niech będzie, upodlenia, dehumanizacji, złamania człowieka wewnętrznie. Tutaj pani przywoływała butelkę, ale tak naprawdę te cogodzinne włączania świateł, no to jest technika, no niech będzie wydobywcza czy też operacyjna, którą znamy
z literatury, no powiedzmy z okresu stalinowskiego, to się zdaje się, nie wiem, tam konwejer, regularne przeszukania z upokorzeniem polegającym na rozbieraniu się i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym ten obraz jest rzeczywiście obrazem dojmującym i przerażającym. Tym bardziej, panie profesorze, mała pauza, bo jeszcze mamy, przypominam, drugiego gościa, pan redaktor Kasper Kita z nami na łączu. I chcę tutaj pana redaktora zapytać, czy pana redaktora nie dziwi to, że no dzisiaj szef polskiego rządu zamiast wyjść i powiedzieć, że sprawdzi tę sprawę, zbada, co tam się tak naprawdę wydarzyło, że postara się przyspieszyć w ogóle całą sprawę księdza Olszewskiego, bo przypominam, że to jest człowiek, który siedzi w areszcie tymczasowym cały czas i ten areszt tymczasowy jest przedłużany, więc tam żadnych konkretów na razie nie ma, przynajmniej my się o nich nie dowiadujemy. Gdyby było coś mocnego na rzeczy, to rozumiem, że ta procedura powinna pójść szybciej. Tymczasem nie ma takich zapewnień, nie ma takich deklaracji ze strony polskiego premiera. Jest za to straszenie sądem. Jak pan to ocenia? No, wydaje się, że niestety rzeczywiście tutaj premier Tusk wybiera sobie kalkulację polityczną i wyraźnie uważa, że mu się to opłaca. Być może jest to jakaś gra na takim zajadle antyklerykalny elektorat lewicy i chęć jeszcze dalszego pozyskania tych najbardziej antyklerykalnych, antykościelnych wyborców w ten sposób, żeby tego księdza w taki sposób upokarzający traktować. Być może jest to też chęć znów zademonstrowania tej swojej twardości i bezwzględności. No, to jest niewątpliwie przykre, no bo i bardzo, bardzo, bardzo niepokojące, no bo żaden człowiek nie powinien być w areszcie tymczasowym bez postawienia mu jakichś konkretnych zarzutów, trzymany tak długo w takich warunkach. Żaden człowiek. I powinniśmy o to zabiegać, żeby niezależnie od tego, kto rządzi, tego typu standardy jakieś elementarne były utrzymywane. No a tutaj ta sprawa budzi bardzo duże wątpliwości, no bo tak dokładnie tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli mielibyśmy konkretne zarzuty, konkretne powody, żeby tego człowieka trzymać w areszcie w takich warunkach, no to byśmy to mieli jakoś uzasadnione. W ogóle tego uzasadnienia nie ma, prawda? Jest jakaś. Tym bardziej dziwi panowie fakt, bo przypominam, i to cały czas trzeba przypominać, wydaje mi się dzisiaj, na czele resortu sprawiedliwości stoi w końcu Adam Bodnar, który był kiedyś rzecznikiem praw obywatelskich. I przypominam, że bardzo często stawiał się po stronie, bronił właśnie osób skazanych, więźniów. Walczył o godne ich przebywanie w więzieniach, a tutaj okazuje się, że ksiądz, który nie został jeszcze prawomocnie skazany, ksiądz, wobec którego te zarzuty są gdzieś tam, no trzeba to powiedzieć wprost, że mgliste, no traktowany jest właśnie w taki sposób. To też zastanawia. Na koniec, bo kończąc już ten wątek, chcę z panami przejść dalej. Chcę się panów zapytać o takie refleksje dotyczące tego protestu, który dzisiaj szykuje się nam na godzinę 20. Widzimy, że przed aresztem już zebrała się grupka, która ten protest już w zasadzie zaczęła, bo są tam transparenty. Oko naszej kamery cały czas też to dla państwa pokazuje. Czy myślicie panowie, że to może być jakiś przełom, czyli taka presja społeczna, czy ona w takim przypadku ma sens, panie profesorze? Każda presja ma sens, każdy, no niech będzie głos w dobrej sprawie, oczywiście ma sens. Ja bym tutaj chciał jeszcze wrócić na chwileczkę do słów Donalda Tuska, bo ja mam wrażenie, że no niech będzie przekaz, który został zbudowany, jest właściwie, no nie wiem czy typowy, ale on się pojawia w różnych odsłonach, w różnych sytuacjach. No bo rzeczywiście, gdyby stwierdzić, że rząd torturuje, tak jak pan premier to sformułował, no powiedziałbym, że... Dyskusyjny, no fakt. Jest to dyskusyjne, natomiast no, rzeczywiście jest to więzień, który, czy to, powiedzmy osoba aresztowana w sprawie no, w istocie politycznej, bo to się wpisuje chociażby w ten ciąg tak zwanych rozliczeń, czy też igrzysk, w związku z czym pan premier no, znowu w jakiś tam sposób dystansuje się do pewnych faktów, które są niepokojące, skandaliczne i już. Wracając do protestu, oczywiście ta presja, no ona będzie wywierana, ona powinna być wywierana. Natomiast czy będzie skuteczna? Prawdę powiedziawszy, nie sądzę, a pan premier zawsze może powiedzieć, ale ja nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. W związku z czym, no... No cóż, stanowisko jest dosyć jasne. Myślę, że pan premier też sięgnął po pałkę, grożąc pozwami sądowymi, no bo rzeczywiście wyobrażam sobie, że sądy
No, jeżeli zostaną zawiadomione o tym, że ktoś oskarża rząd o torturowanie więźnia politycznego, będą postępować tak, jak możemy sobie zakładać. Tak, i pewnie szybko, prawda, te postępowania będą szły, nie tak jak w przypadku księdza Olszewskiego. 20 sekund jeszcze dla pana redaktora i przechodzimy dalej. Tak, no... Zgadzam się, że każda presja ma sens. Każda presja ma sens i to też dlatego, żeby żaden człowiek, jak mówiłem, nie był w tak dyskusyjny, tak budzący, rażące wątpliwości sposób trzymany w areszcie. No, powinniśmy dbać o to i zawsze każda presja ma sens. Politycy kalkulują i politycy często jednak takiej presji ulegają. Nie zawsze, ale to się zdarza. Panie profesorze, przechodzimy, ja zaczynam teraz od pana profesora, bo pan jest też ekspertem od spraw międzynarodowych, a o to, co we Francji, o wyniki wyborów chcę zapytać. Bo zastanawiam się, dlaczego one nas tak dzisiaj szokują, dlaczego tak wiele osób dzisiaj od rana, patrząc na komentarze, czytając różne komentarze, mam wrażenie, jest zaskoczonych. Tymczasem przecież to sytuacja, która nie powinna nas zaskakiwać, której wszyscy się spodziewali. No nie wiem, czy wszyscy się spodziewali. Zakładam, że ten ruch w wieczór, kiedy poznaliśmy no nawet chyba szacunkowe wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego i takie przyspieszenie, którego dokonał Emmanuel Macron, informując o zamiarze, czy właściwie o decyzji rozpisania wyborów, no to było rzeczywiście pewne przyspieszenie, w związku z czym powiedzmy, zaskakujące to być może nie jest w kontekście czy tam w świetle wyników wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Natomiast założenie pana prezydenta Macrona zdaje się było oparte na takim przekonaniu, że uruchomi się jakiś taki front czy też odruch sprzeciwu, no i te sytuacje uda się jakoś tam ogarnąć w sposób taki, że zjednoczenie narodowe spadnie poniżej załóżmy 30%, chociaż w wielu komentarzach i w wielu analizach ta rzeczywistość, ona rzeczywiście, rzeczywiście proszę wybaczyć, ona byłaby rzeczywiście spodziewana. Natomiast dlaczego to budzi takie zaskoczenie? Czym innym jest zakładać, a czym innym jest wiedzieć? My do końca jeszcze nie wiemy, jak ten obraz się poukłada, bo przed nami za tydzień druga tura, w związku z czym no tutaj te dane, one mogą troszeczkę inaczej wyglądać. Natomiast... Tak, no ta układanka faktycznie po drugiej turze może wyglądać różnie, ale ja trochę prowokacyjnie zadaję to pytanie, nawiązując do tych nastrojów, które we Francji panują przecież od dłuższego czasu. I tutaj pytanie tym razem do pana redaktora, czy ten wynik pana zaskakuje? No bo ja sugerując, że nie jest zaskakujący, mam na myśli właśnie te społeczne nastroje, te wypowiedzi, które do nas przypływały za pośrednictwem przecież różnych agencji, także naszych reporterów, z których to wynikało, że ludzie są już zmęczeni takim stylem uprawiania polityki, polityką dotyczącą migracji. Przecież obserwowaliśmy straszne obrazki z francuskich miast, no wstrząsające wręcz. I ludzie w pewnym momencie postawili po prostu... No, pokazali może inaczej czerwoną kartkę rządzącym, tak? Więc gdzieś tam można było się spodziewać, że to właśnie taki obrót sprawa nabierze i ten wymiar tych wyborów dla prawicy, wynik dla prawicy będzie właśnie taki. Oczywiście, każdy, kto śledził wyniki badań sondażowych we Francji, każdy, kto śledziłby też badania opinii dotyczące właśnie chociażby polityki migracyjnej we Francji, mógłby się spodziewać takich właśnie wyników. Te wyniki nie są w gruncie rzeczy zaskakujące. Zaskakujące może być to, że Macron rozwiązał Zgromadzenie Narodowe, ale nie to, jakie są wyniki. Ja sam napisałem książkę o Marine Le Pen i jej rodzinie, którą jeżeli kogoś ten temat szczegółowo interesuje, to serdecznie polecam. No i tutaj dla mnie od dłuższego czasu było jasne, w jakim kierunku to zmierza. Po prostu poziom rozczarowania, frustracji i lęku, który u Francuzów się pojawiał, też warto podkreślić u Francuzów i u Francuzek. Jak porównamy sobie wyniki do Parlamentu Europejskiego, tych wygranych teraz wyborów, tych sprzed 5 lat, to wzrost poparcia dla Le Pen jest o 3 punkty procentowe wśród mężczyzn, ale aż o 13 punktów wśród kobiet. To kobiety w dużej mierze doświadczają na francuskich ulicach przemocy, molestowania seksualnego, tego, że boją się wyjść na ulicę same po ciemku. No i to są realne powody, dla których ludzie po prostu mieli dość. Prezydent Macron po prostu sobie z tym nie radzi. Rządy, które przez lata ulegały presji czy pracodawców, czy lewicy,
lewicowych NGO-sów na sprowadzanie masowo imigrantów w iluzji, że to czy doprowadzi do wielkich sukcesów gospodarczych Francję, czy z to brzemię rasizmu z nich zniesie. No, w oczywisty sposób doprowadziło to do bardzo poważnych problemów. Mamy do tego oczywiście też problemy gospodarcze, problemy oderwania się tej wielkomiejskiej elity od poziomu życia zwykłych Francuzów, wielkie różnice w dostępie do usług publicznych chociażby, nierówności materialne. Wszystko to wpływało na to, że Marine Le Pen, też będąc umiejętnym, sprawnym politykiem, z każdymi kolejnymi wyborami zwiększała swoje poparcie. Tak? Kiedy Jean-Marie Le Pen był przewodniczącym Frontu Narodowego, to on mógł mieć kilkanaście procent, ale nigdy nie miał więcej niż 0,1 mandatów przy tej ordynacji. Tak? Ja to w książce szczegółowo opisuję. Dzisiaj ona może mieć 200-300 mandatów. Tak? To jest gigantyczny skok, który wynika właśnie z tego, że Francuzi mają już dość Francji tego. I tak jak powiedział pan profesor, tak naprawdę najciekawsza układanka będzie dopiero po drugiej turze, więc my na pewno temu będziemy się przyglądać. Chcę panów jeszcze na koniec zapytać, pozostając wciąż w tematyce międzynarodowej, o to, co dzieje się wokół zbrojeń naszych i obronności, bo tutaj okazuje się, że relacja polskiego premiera znacznie rozbiega się z tym, co donosi prasa niemiecka. Nie wiem, czy panowie mieliście okazję się zapoznać z tymi wypowiedziami. Może jeżeli nie, bo być może ktoś z widzów także nie miał okazji wczoraj oglądać telewizji, to może przypomnijmy, co na ten temat mówi Donald Tusk, to na początek.